Cześć, z tej strony Natalia Nawa. Dzisiaj pokażę Ci, jak nauczyć się odbijać sposobem górnym oburącz w siatkówce i co zastosować, żeby zaczęło wychodzić. Zostań ze mną. Zaczniemy od ułożenia dłoni na piłce w sposób właśnie taki, jak widzicie. Kciuki są blisko siebie, palce wskazujące również. Wszystkie palce są daleko od siebie. Nie możemy robić czegoś takiego, ponieważ piłka nie będzie się kleiła, że tak powiem. Więc tak, pierwsza zasada. Kciuki do siebie, palce wskazujące do siebie. Tak? Między naszymi dłońmi zaczyna robić się taki trójkącik i właśnie jak będziemy odbijać, to przez ten trójkącik będziemy widzieć naszą piłkę. A więc ustawienie dłoni po pierwsze. Poza tym, że moje dłonie ustawione są w ten sposób, to nie możemy zapominać także o ustawieniu ciała. A więc bardzo ważne jest, żeby nasza piłka była nad czołem, nie nad buzią, nie za głową, tylko nad czołem, kiedy patrzymy na nią w górę. Ręce w łokciach są ugięte, nogi w kolanach są także ugięte, stopy są na szerokość bioder i w momencie, nasze plecy są proste, bioderka są z tyłu, więc patrzymy na piłkę i teraz tak, zobaczcie, moje dłonie będą wykonywać wyrzut piłki do góry i złapanie piłki w tej samej pozycji, w której zaczynaliśmy robić ćwiczenie. Zwróćmy uwagę na poprzez wyrzut piłki do góry, będziemy prostować nogi i łokcie, natomiast kiedy piłka będzie wracała do nas, będziemy uginać łokcie i kolana również do tej pozycji, w której byliśmy na samym początku. Zobaczcie. Ok. Jeszcze jedną ważną rzeczą, o której nie powiedziałam, jest to ustawienie stóp, ponieważ nie mogą one być równolegle do siebie. Jedna ze stóp, obojętnie która, nie ma to znaczenia, musi być wysunięta lekko w przód, albo o pół stopy, albo o całą stopę. Czyli jest albo pozycja taka z ugiętymi nogami, albo pozycja taka. Prawa lub lewa noga jest z przodu. Popatrzcie. Trzymam piłę nad czołem, patrzę, szeroko paluchy, łokcie ugięte, kciuki i palce wskazujące blisko siebie i zaczynamy. Wyrzut i złapanie. Wyrzut i złapanie. Pamiętajcie o tym, żeby podczas wyrzutu, kiedy piłka, bo ten wyrzut nie zawsze będzie idealny, dlatego też musimy najpierw, zanim złapiemy piłkę, przemieścić się za piłką. Tak? Czyli zobaczcie, jeżeli wyrzucę piłkę lekko w wasze lewo, to muszę się przesunąć na nogach w to lewo, żeby tą piłkę złapać. Zobaczcie, wyrzucam, hop, tak? Zatrzymałam się, dopiero wtedy jestem przy piłce. Nie mogę tego zrobić w biegu, ponieważ odbicie piłki nie będzie tak dokładne, jakbyśmy tego chcieli. Zobaczcie, jeszcze raz. Wyrzucam piłę, łapię. Wyrzucam, łapię. Łokcie ugięte, kolana ugięte, jedna noga z przodu. Podczas wyrzutu prostuję nogi i łokcie. Hop, hop. Cały czas widzę dłonie przed sobą. Hop, hop. Powtarzamy sobie kilkanaście do kilkudziesięciu razy, żeby ten nawyk, żeby te ugięcie i wyprostowanie nóg i łokci załapało się i współgrało z wyrzutem i złapaniem piłki. Przejdźmy dalej. Podobne ćwiczenie mogę wykonać wyrzucając piłkę do góry, dość wysoko, tak aby mogła zrobić kozioł. I po koźle przyjąć pozycję siatkarską do odbicia górnego. Popatrzcie, wyrzucam piłę w górę, idę pod piłę, hop.
Tak, zobaczcie, piłkę trzymam nad czołem, szeroko paluchy, łokcie lekko na zewnątrz. Ważne jest to, żeby łokcie nie były blisko siebie, tylko lekko na zewnątrz. Kolana ugięte, łokcie ugięte. Zobaczcie, jak to działa razem z piłką. Wyrzucam, idę pod piłę, hop. W momencie złapania piłki przechodzę niżej. W momencie wyrzutu moja postawa, mój środek ciężkości jest wyżej. Jestem na luzie, wyrzucam i uginam. Tak? Czyli muszę zrobić z moich rąk taki koszyczek, aby ta piłka spasowała w moje dłonie. Jeszcze raz. Wyrzucam. Idę pod piłę. Jeszcze raz. Wyrzucam piłkę, przemieszczam się pod nią. O, teraz mi leciutko troszeczkę piłka uciekła za głowę. Pokażę Wam bokiem, jak nie należy robić. Tak, czyli piłka jest za moją głową i teraz zobaczcie, dalej jak nie należy robić. Piłka jest przede mną, bardzo, bardzo. Ona powinna znaleźć się nad moim czołem, czyli hop, przemieszczam się, hop. Tak? Można kilka razy znowu spróbować, tak, żeby zaczęło wychodzić. Dobrze, troszeczkę sobie utrudnimy. Wyrzucamy piłkę już z pozycji odbicia oburącz górnego w górę. Piłka idzie w górę. My robimy obrót o 180 stopni i łapiemy piłkę w pozycji siatkarskiej do odbicia obrącz górą. Uwaga. Hop. Jeszcze raz. Wyrzucam, obracam się. Hop. Ważne jest, żeby ciężar ciała nie spoczywał na piętach, ponieważ za chwilkę mogę leżeć na ziemi i nie na palcach. Ten ciężar ciała zazwyczaj kierowany jest na śródstopie, tak? Czyli mamy trzy punkty podparcia. Pięta, zewnętrzna część stopy i wewnętrzna część stopy, tak jak zaczynałem się palce. Uwaga, jeszcze raz. Wyrzucam, obracam się, hop. Wyrzucam, hop. Wykonując to ćwiczenie, zwróćmy uwagę na to, aby nie obracać się cały czas w tą samą stronę, ponieważ za chwilkę możemy się przewrócić. Raz w prawo, raz w lewo, albo dwa razy w prawo, dwa razy w lewo. To już według Was, jak będzie Wam wygodniej. Pamiętamy o nogach. Jedna bliżej, druga dalej. Specjalnie rzucam piłkę lekko na boki, abyście mogli sprawdzić przesunięcie się, poruszanie się względem piłki, tak aby ustawić ręce nad czoło. Obrót. Hop. Siad rozkroczny. Łapiemy od góry rękami na piłkę, kciuki blisko siebie, palce wskazujące też blisko siebie, między tymi dłoniami naszymi jest taki trójkącik. I teraz, jak już złapaliśmy piłę, położyliśmy na niej nasze dłonie, palce szeroko, to teraz podnosimy piłkę nad siebie, nad czoło. Hop, łokcie mam szeroko, na zewnątrz, piłka jest nad czołem. I będziemy ją wyrzucać. Piłka zrobi kozioł i złapiemy ją nad sobą. I teraz tak, co zrobić, kiedy siedzę? No bo jak stałam, to mogłam się przemieścić za piłką. Teraz w siadzie będę się również przemieszczać, ale będę sobie pomagać rękami, podnosząc pupę. Zaczynam. Czym piłka odbije się niżej, tym ja muszę bardziej zejść niżej na nogach. Jeżeli odbiję piłkę wysoko bardzo, ona wtedy odbije się mocniej i nie będę musiała już przyjmować takiej niskiej pozycji.
Jeśli podobało Ci się i uważasz, że coś wniosło to do Twojego życia, a może i poszerzyło Twoją wiedzę, subskrybuj mój kanał.